Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w Warszawie jest piękna pogoda, ale jest też uroczystość. Uroczystość głównej patronki Warszawy, Matki Bożej Łaskawej. Matki Bożej, która jest przedstawiana w niebieskim płaszczu i trzymająca w rękach połamane strzały. Jest to wizja Matki Bożej, która wstawia się za nami. Te strzały oznaczają gniew Boży i te różnego rodzaju trudności, przeciwności, jakie się pojawiają. Matka Boża przychodzi z sercem, które jest czułe i przychodzi też, wstawia się za nami. Na dzisiejszy dzień jest przewidziana Ewangelia dotycząca cudów Kanie Galilejskiej. Pan Jezus został zaproszony, ponieważ tam była Jego matka. I Maryja zauważyła, że nie ma już wina. I to jest dramat. Dramat dla całej społeczności, która przygotowuje to wesele. Dla nowożeńców jest to wielki stres. Co dalej będzie? Co oni powiedzą? I Maryja przychodzi do Jezusa, prosząc Go o jakąś pomoc. Nie mówi, co ma zrobić, tylko stwierdza fakt. Nie mają już wina. Jest problem. Jezu, jest problem. Jak Ty to rozwiążesz, to już Ty będziesz wiedział. Mogłaby tak bez słów powiedzieć. I tak rzeczywiście dalej już nic nie rozmawiała, bo Pan Jezus jej powiedział, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? I wydawałoby się, że sprawa zakończona. A to się dopiero zaczyna. Zaczyna się pewnego rodzaju szkoła Maryi. Maryja nas uczy, mówiąc do tych sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Słowo wszystko jest bardzo ważne. Bo często jest tak, że jesteśmy kuszeni, żeby zrobić 50% tego, co jest w Słowie Bożym. Albo tak 99%. Ważne jest to wszystko, żeby moc Boga się objawiła. Potrzebna jest wierność Słowu Bożemu. Im bardziej jesteśmy wierni temu, co Bóg do nas mówi i idziemy za tym Słowem, tym bardziej dostrzegamy przemianę. Co zrobili ci słudzy? Po pierwsze, nie dyskutowali. Nie zastanawiali się, czy to potrzebne, czy to w ogóle ma sens. A kim w ogóle jest Jezus, żeby robić to, co On mówi? Przecież On jest tylko gościem. Ale uznali Go za swojego Pana. Uznali za Tego, którego warto słuchać i zrobić to, co powie. I nie tylko zrobili to, że napełnili te stągwie, oni napełnili je aż po brzegi, na 100%, a może nawet więcej, bo może się nawet wylewało. Jak po brzegi, to mogły się rozlewać na boki. To trochę tak jak z naszym sercem, kiedy chcemy, żeby napełniło się przemianą, na przykład w sakramencie pokuty i pojednania, to potrzeba wypełnić je całym też pragnieniem tego przemienienia, również jakimś żalem za grzech, jakimiś Bożymi łzami, po to, aby później nastąpiło oczyszczenie i przemiana. Kiedy oni zaczęli nieść to zaczerpnięte, tę wodę, która stała się w trakcie tego niesienia winem, to oni są jakby takim symbolem Kościoła, które zaczerpną ze źródła, zaczerpną z sakramentów i następuje przemiana. Owocem ducha jest pokój, radość, miłość, cierpliwość, wierność i tak dalej. Gdy tego wszystkiego zaczyna brakować, znaczy, że można powiedzieć do Maryi, Maryjo, nie mamy już wina. Wstawia się za nami. Kiedy są konflikty, kiedy jest jakaś choroba, kiedy jest zaraza, właśnie Matka Boża łaskawa została zaproszona do pomocy mieszkańcom Warszawy wtedy, kiedy pojawiła się zaraza. Kiedy właśnie dookoła mieszkańcy Warszawy nie radzili sobie z tym problemem, jaką była choroba, która dziesiątkowała miasto. Ale zanim poprosili o pomoc, to rok wcześniej, w 1651, nuncjusz apostolski, arcybiskup Torres, 24 marca 1651 roku, ogłosił, odczytał bullę papieża Innocentego X, który
ustanowił święto. Dzisiaj jest to druga sobota miesiąca maja, ale wtedy była druga niedziela miesiąca maja, jako święto, uroczystość Mater Gratiarum Warszawiensis, czyli Matka Łaskawa Warszawska. I rok później, jak już powiedziałem, w 1652 roku, kiedy wybuchła zaraza, ten obraz został wyniesiony na mury miasta, dzisiaj na placu Krasińskich. Tam został otoczony całą społecznością miasta i proszono Maryję o pomoc, o to, aby przyszła z pomocą. I kiedy miasto zostało ocalone, kiedy ta zaraza ustała, wtedy złożono śluby. Miasto, rajcowie miasta przedłożyli przed Matką Bożą taki tekst. Miasto Warszawa, śluby ci składa i pozdrawia cię dziewico i pragnie, by obraz, co niesie zdrowie ludom i królestwom, był ochroną zachowany w kościele Piarów. Dodam, że ten kościół Piarów dzisiaj jest kościołem garnizonowym przy ulicy Długiej. Dalej czytamy w tym ślubowaniu. Bądź taką, jaką byłaś pod niebem południa. Chodzi tutaj o Włochy, Italię. Bądź strażniczką Lechii i pozwól, że nazwiemy cię patronką udręczonego ludu. Chroń berła Kazimierzowego i ofiaruj Lechii pokój oraz złamane strzały. Wojny otomańskie oraz choroby odpędź daleko, a swoich czcicieli i świątynię swoją broń. O Maryjo. Później, kiedy Jan Kazimierz pokonał pod Beresteczkiem wojska otomańskie, przypisał właśnie Matce Bożej Łaskawej pomoc. Wiemy, że 3 lata później na Polskę najechali Szwedzi i Polska potrzebowała też interwencji. Tutaj takim szczególnym znakiem stała się obrona Jasnej Góry. Znów możemy powiedzieć, że Maryja interweniowała, czy pobudziła też nas Polaków do miłości do ojczyzny i do pragnienia tej wolności. Potop szwedzki bardzo zniszczył Polskę. Liczy się, że może nawet 40% Polaków oddało życie. Całe miasta były popalone, również została zniszczona Warszawa. Później na początku XVIII wieku wybuchła zaraza i również kiedy zaczęto pościć, pokutować, to pierwsza pielgrzymka piesza, która wyszła z Warszawy na Jasną Górę, właśnie w intencji ustanie zarazy i później jak już dziękczynne pielgrzymki wędrowały na Jasną Górę za ocalenie Warszawy, za utrzymanie, ustanie właśnie tej choroby, jaką była wtedy dżuma. Jeżeli chodzi o największy cud, który się przypisuje Matce Bożej Łaskawej, to tak zwana Bitwa Warszawska i cud nad Wisłą w 1920 roku. W tym roku będziemy mieli 100. rocznicę tegoż cudu. I trzeba powiedzieć, że armia radziecka bardzo szybko zbliżała się do Warszawy. Zauważmy, że w sierpniu wojska radzieckie już były blisko Warszawy. Na przykład 29 lipca padła Łomża i Białystok. I tam już powstał dzień później tak zwany tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. A więc taki jakby rząd radziecki już na terenach Polski. 12 sierpnia zostały zdobyte na przykład Wyszków. Droga do stolicy została otwarta. Ludność Warszawy była przerażona. Korpus dyplomatyczny w zasadzie ze wszystkich krajów już opuszczał miasto Warszawę. Pozostał jedynie nuncjusz apostolski, ksiądz prałat Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Tak na marginesie dodam, że święcenia biskupie otrzymał w naszej archikatedrze świętego Jana w Warszawie. Bitwę warszawską rozpoczął bój o Radzymin. Radzymin jest około 30 km od Warszawy.
W piątek 13 sierpnia rozpoczęła się ta właśnie bitwa w Radzyminie. Sowieci wybrali najkrótszą drogę do stolicy przez Osów, Ząbki, by wtargnąć do warszawskiej Pragi. Ludność Warszawy i całej Polski była świadoma grozy sytuacji. W tym czasie trwały nieustannie modlitwy w kościołach. Kościoły były otwarte 24 godziny na dobę. Były procesje eucharystyczne. Odprawiano msze święte. Wołano Matkę Bożą na pomoc. Nawet w synagogach i Żydzi niektórzy się modlili o ocalenie Warszawy. Także była ta też modlitwa, którą na całą Polskę w innych miastach też prowadzono te modlitwy, między innymi na Jasnej Górze. Mężczyźni i chłopcy zostali powołani pod broń. Pozostali trwali właśnie wtedy na modlitwie. Polscy biskupi wraz z metropolitą warszawskim kardynałem Aleksandrem Kakowskim wezwali do żarliwej modlitwy do Boga i Matki Najświętszej o ratunek. Masowe modlitwy odbywały się nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach w Polsce, jak już mówiłem. I od 6 sierpnia w stolicy odmawiane były nowenne błagalno-pokutne do Matki Bożej Łaskawej, noszącej miano Strażniczki Polski i Patronki Warszawy oraz do pozostałych świętych patronów Warszawy i Polski. 13 sierpnia pod kolumną Zygmunta zbudowano ołtarz polowy, na którym publicznie adorowano relikwie błogosławionego Andrzeja Boboli i Władysława Zgielniowa. Śpiewano błagalne suplikacje. Od Starówki, gdzie znajdował się w kościele ojców jezuitów obraz Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, aż do kościoła Świętego Krzyża, tłum trwał na modlitwie dzień i noc, wzywając pomocy swej patronki. Przed wystawioną na krakowskim przedmieściu figurą Matki Bożej Łaskawej czuwano i modlono się bez przerwy i zdarzył się cud. I to dwukrotnie. W dniach 14 i 15 sierpnia, to jest Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i w samo święto, miały miejsce dwa niesamowite zdarzenia. W czasie bitwy pod Ossowem ksiądz Ignacy Skorupka w komrze i fioletową stułą, porwany wewnętrznym nakazem, porwał przestraszonych młodych żołnierzy do walki. W swoich wspomnieniach z bitwy warszawskiej kardynał Kakowski pisał, że bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że widzieli księdza w komrze i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Podobne zdarzenie miało miejsce pod Wólką Radzymińską. O 1 w nocy z 14 na 15 sierpnia doświadczony żołnierz podporucznik Stefan Pogonowski wbrew otrzymanym rozkazom uderzył z nieznanych powodów ze swoim niewielkim batalionem na śpiących i niespodziewających się niczego żołnierzy bolszewickiej 27. Dywizji, wywołując wśród nich nieopisany popłoch i powodując ich paniczną ucieczkę z pola walki. Bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli opowiadali, że podczas ataku Pogonowskiego widzieli wysoko nad jego batalionem wyglądającą groźnie postać Boga Rodzicy. Według ich zeznań była to ogromna, promieniująca intensywnym światłem kobieca postać ze świetlistą aureolą wokół jej głowy, trzymająca w dłoni jakby tarczę, od której odbijały się wystrzeliwane przez sowieckich soldatów pociski, powracając do nich. Jej szeroki granatowy płaszcz unosił się i falował na wietrze, zasłaniając łuny widoczne nad stolicą. Podobnie świadectwa od przerażonych, uciekających bolszewików usłyszeli też polscy mieszkańcy pobliskich wsi, gdzie ci szukali schronienia choćby w psiej budzie, otwarcie oświadczając, że uciekają przed carycą, Matier Bożiu. Siła polskiego oręża, geniusz Piłsudskiego i innych dowódców, a zwłaszcza pomoc z nieba sprawiły, że czerwona zaraza, jak wówczas mówiono, została odepchnięta od granic Polski i Europy
na kilkadziesiąt lat. Mój dziadek walczył w tej bitwie warszawskiej z jednym ze swoich kolegów. Wziął do niewoli 12 bolszewików, którzy się poddali, którzy tłumaczyli mu, że też widzieli Matkę Bożą, że nie chcieli walczyć, bo Matka Boża jest po waszej stronie. Wiele jest świadectw, które potwierdzają właśnie ten podwójny cud ukazania się Matki Bożej łaskawej. W tym roku mamy setną rocznicę tego cudu. Tutaj mam taką książkę, którą polecam, można ją przeczytać. Matka Boża łaskawa i cud nad Wisłą. Napisana przez księdza doktora Józefa Marii Bartnika, jezuity. Moi drodzy, ofiarując swoje życie pod opiekę Matki Bożej, ofiarując też w tym trudnym czasie zarazy Polskę, też i stolicę, Warszawę, prośmy, żeby Maryja nas uczyła takiego posłuszeństwa Słowu Bożemu i takiego zawierzenia w tych takich trudnych czasach, kiedy przychodzi czas próby, żebyśmy nie szli za lękiem, za jakimś załamaniem się, za jakimś smutkiem, złością, ale szli za jakimś pragnieniem dobra, tym pragnieniem oczyszczenia sprzed wszelkiej jakiejś nieczystości, czy to zarazy tej chorobowej, ale też taką zarazą może być zaraza, którą jest zaraza duchowa, którą można nazwać grzechem, demoralizacją. To też człowiek od drugiego człowieka może się zarażać. Może być pociągany do Chrystusa, ale może być też zniechęcany, może się jakby tak zrazić do Chrystusa. Chciejmy przyjąć postawę jakby takiego zarażania czymś, co jest dobre, żeby ludzie przychodzili do Chrystusa i tak jak Maryja mogli mu zawierzyć, powiedzieć o tym, czego brak. Bracie i siostro, pomyślmy dzisiaj, o czym byśmy chcieli powiedzieć Maryi, czego nam brakuje w naszym życiu, czego byśmy chcieli, czego pragniemy tak naprawdę, co jest naszym brakiem. Na tę drogę poszukiwania Bożej woli i takiego otwierania się na Bożą moc przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.